Ale Kaddafi trochę światła na tę sprawę nam rzuca, mianowicie Kaddafi, jak Państwo wiecie, od 1969 roku, to znaczy kiedy pod jego, że tak powiem, kierownictwem grupa oficerów obaliła libijskiego króla Idrisa, Kaddafi był najukochańszą duszeńką Kremla przez cały ten czas. Najukochańszą. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął go za kołnierz z jakiegoś kanału i następnie rozszarpał przed telewizyjnymi kamerami, to ruscy szachiści na Kremlu ani słowem sprzeciwu nie zareagowali. Dlaczego? Najwyraźniej dlatego, że prezydent Miedwiediew na szczycie w Deauville musiał powiedzieć swoim rozmówcom, zacytować Jurka Owsiaka, a z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką nie jest. No to jak tak, to tak. Proszę Państwa, i tu na arenę wkracza prezydent Obama. Amerykańskie samoloty już bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych podczas rewolucji i prezydent Obama zwraca się do uczestników szczytu w Deauville, do brytyjskiego premiera Camerona z takim oto przesłaniem. No słuchajcie, jak nam tak dobrze idzie, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A uczestnicy szczytu w Deauville bardzo chłodno na to, myśmy się o Syrii nie namawiali. No to nie namawialiście się, ale co wam zależy? No to przecież już co to jeszcze Syria tam? A no i prezydent Obama nawet próbował stworzyć fakty dokonane w czerwcu 2013 roku. Ogłosił, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to nastąpi interwencja wojskowa w tym kraju. No i bezbronni cywile, bo państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, no to oni są bezbronni na ogół, tacy bezradni tam, no to dzieci tam, to prezydent Sopotu tak się nad nimi lituje. A i cywile bezbronni, którzy są świetnie uzbrojeni, świetnie wyszkoleni. To dzięki niedyskrecji senatora McCaina to wiemy, że CIA ich wyszkoliło, a uzbroiło za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej. Także to są ci bezbronni cywile, którzy tam walczą z ohydnym reżimem syryjskim. No i proszę Państwa, bezbronni cywile się postarali. Dwa razy użyli sarinu, gazu bojowego, paraliżującego, a interwencja wojskowa nie nastąpiła, dlatego że prezydentowi Obamie nie udało się zmontować międzynarodowej koalicji, której zostałby kierownikiem politycznym. No i na czele tej koalicji by tam wkroczył do Syrii. Nie udało się takiej koalicji zmontować, w związku z tym, mimo że bezbronni Syrii się postarali, interwencja nie nastąpiła. Wskutek czego bezbronni cywile, przynajmniej część bezbronnych cywilów, straciła wiarę w prezydenta Obamę i nawróciła się do Allaha, tworząc państwo islamskie, z którym tyle zgryzoty mamy. Teraz mamy tyle zgryzoty, jak i wypadki przy pracy. No a drugim następstwem tego zawodu, jakiego doznał prezydent Obama, to było wysadzenie w powietrze politycznego porządku lizbońskiego, tego z 2010 roku, bo prezydent Obama powziął podejrzenie, że niemożność zmontowania tej koalicji to jest skutek intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego prezydent Obama powziął w związku z tym śmiertelną urazę. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, a więc wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Co oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej i to takim wejściem smoka wracają. Proszę Państwa, to oznaczało, że Polska znowu przechodzi spod kurateli strategicznych partnerów pod kuratelę amerykańską. A co się dzieje,
kiedy jakieś mniejsze państwo przechodzi pod kuratelę takiego wielkiego mocarstwa. O, różne rzeczy się dzieją wtedy. Ale między innymi to wielkie mocarstwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym państwie pod kątem potrzeb swojej polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku świata. I jeszcze nie ocknęliśmy się, że tak powiem, z wrażenia, nie ochłonęliśmy z wrażenia pod wpływem tego zielonego światła dla Ukrainy, a już trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Nagrali 900 godzin tych podsłuchanych rozmów w rozmaitych warszawskich knajpach, ale 700 godzin nagrali również rozmów podsłuchanych w rezydencji premiera Tuska, do którego kelnerzy mają tam ograniczony dostęp, więc dlatego podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszoletni fachowcy, dla których wejście do rezydencji premiera Tuska, założenie tam podsłuchów, to jest w ogóle rutyna. Nawet nie śmiem się domyślać, jacy to byli pierwszoletni fachowcy. Nie tylko, zresztą ja nie śmiem. Niezawisły sąd się nie ośmielił domyślać, co to mogli być za fachowcy i skazał niedawno pana Falentę jako głównego pomysłodawcę, organizatora, inspiratora, w ogóle złego ducha całego spisku. Proszę państwa, i ten zwraca uwagę, że ci kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Tylko tych. Innych nie. Dlaczego? Ano, wyjaśnić to można na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. Otóż na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej Platforma Obywatelska jest polityczną ekspozyturą stronnictwa pruskiego. I dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, no to jak gdyby obecność Platformy Obywatelskiej na pozycji lidera politycznej sceny była oczywistą oczywistością, ale w momencie, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską i to na dobre, no to polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego była potrzebna jako lider politycznej sceny Amerykanów, jak psu piąta noga. No to należało ją jakoś z tej pozycji wymiksować. Znowu dzisiaj są takie czasy, że trzeba, żeby to lud zrobił, a w każdym razie, żeby tworzyć takie wrażenie. No więc te rewelacje uzyskane przez kelnerów od początku roku 2014 zaczynają przenikać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. W rezultacie notowania Platformy Obywatelskiej spadają, a rosną notowania Prawa i Sprawiedliwości, które według mojej ulubionej teorii spiskowej jest polityczną ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No i jak państwo wiecie, te notowania sondażowe się przełożyły na wybory wygrane przez pana Andrzeja Dudę, wybory prezydenckie w roku 2015, ale w roku 2015, 18 czerwca, jeszcze miało miejsce bardzo ważne wydarzenie polityczne, mianowicie w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. Pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym się nie mówiło już głośno, pilnować, żeby ci Żydzi po drodze nie wysiadali. Jak już dotrą do Izraela, to niech jadą dalej tam, gdzie chcą, a na razie tam tylko tak. No i to, te transporty się zakończyły, potem nie było wiadomo, co z tym gromem robić, więc uradzono, żeby wysyłać go na misje zagraniczne. Im dalej, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej. No i tak się stało. I te wspominki kombatanckie były pretekstem do tej konferencji, ale jej prawdziwym celem było co innego.
tej konferencji wzięli udział przedstawiciele największych ubeckich dynastii w Polsce, a całą rzecz żyrowali ubecy z Izraela, dlatego międzynarodowa ta konferencja była. Ubecy z Izraela żyrowali wobec Amerykanów ofertę polityczną, którą złożyli przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii, stare Kiejkuty, żeby ich wciągnąć, żeby Amerykanie ich wciągnęli na listę naszych sukinsynów. Bo od tego bardzo dużo zależy. Kto jest wciągnięty na listę naszych sukinsynów, no to może coś tam w polityce robić. A jak nie jest, no to nic. I wszystko wskazuje na to, że stare Kiejkuty zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów, a taką najpoważniejszą przesłanką, poszlaką za tym przemawiającą, to jest to, że mamy polityczną wojnę. Gdyby stare Kiejkuty nie zostały przez naszego najważniejszego sojusznika wciągnięte na listę naszych sukinsynów, to żadnej politycznej wojny by nie było. Każdy ubek by się ratował na własną rękę, udawałby, że go nie ma, chodziłby od rana do wieczora w czapce niewidce. A ta polityczna wojna, którą mamy, to jest najlepsza poszlaka, że stare Kiejkuty zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów, prawdopodobnie nawet warunkowo, pod warunkiem. Bo rekomendacja ubeków z Izraela, owszem, no miała swój ciężar gatunkowy, ale wiele wskazuje na to, że Amerykanie jednak się wahali. Tak, naprawdę mamy was wciągnąć na listę naszych sukinsynów, a czy to warto? Najpierw pokażcie, co umiecie, żeby nas przekonać, czy warto was tu w ogóle wciągać na listę. No to stare Kiejkuty się postarały i wykonały majstersztyk w postaci partii utworzenia z niczego, tak z dnia na dzień, partii Nowoczesna. Państwo pamiętacie, jeszcze pan Rysio nie zdążył ust otworzyć, a już naród obdarzył go 11% zaufania. Jak to jest, są możliwe takie fenomeny? Na gruncie innych teorii nie da się tego wyjaśnić. Tylko na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej wyjaśnienie jest bardzo proste. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Rysia odmaszerować. Jest 11% zaufania od razu, z dnia na dzień. Tak, no, im prostsza teoria, tym lepsza. Bez żadnych bytów ponad potrzebę, brzytwa, okchama, tutaj działa. Proszę państwa, no i to jest, dlaczego Amerykanie to zrobili? Dlatego, że tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. A co zrobi, jak ta partia zacznie mu grymasić? No, to my jeszcze zrobimy, ale tamtego, o nie, tamtego to już nie. No i co on wtedy, dopiero wtedy zacznie sobie szukać alternatywnych przyjaciół? Nie, musi mieć ich zawczasu gotowych. Nie zrobicie na pewno tamtego, a to oni mi zrobią, za napiwek mi wszystko zrobią. I tak, to prawda i każdy wie, że to prawda, że stare Kiejkuty za napiwek zrobią wszystko. Sprzedadzą własną matkę, a cóż dopiero naszą biedną ojczyznę. To się nazywa divide et impera, dziel i rządź. Od czasów starożytnych ta metoda jest z powodzeniem stosowana. No to jak z powodzeniem, to dlaczego z niej rezygnować? Polska oczywiście na tym traci, bo w rezultacie nie tylko mamy polityczną wojnę, to jeszcze drobiazg, natomiast Polska na tym traci, bo na skutek zmuszenia rządu do rywalizacji ze starymi Kiejkutami o względy naszego najważniejszego sojusznika, Polska nie może uzyskiwać korzyści, które w innych okolicznościach mogłaby uzyskiwać choćby z faktu przynależności do NATO. Choćby z faktu przynależności do NATO. Bo Polska wnosi do NATO bardzo ważny aport w postaci terytorium, które udostępnia Stanom Zjednoczonym dla potrzeb globalnej rozgrywki amerykańskiej z Moskalikami.
ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Więc z naszego punktu widzenia nie jest to aport bez znaczenia i Polska powinna z tego tytułu uzyskiwać wynagrodzenie, przynajmniej w dwóch postaciach. Po pierwsze, dlatego mówiłem o tym, kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maria, że tym razem nie powinniśmy powtórzyć błędu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i poprosić prezydenta Obamę o dwie przysługi wzajemne, dwa rodzaje wynagrodzenia. Po pierwsze, żeby rząd amerykański oficjalnie nam obiecał, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, a po drugie, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym, stała się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że rząd amerykański będzie Polskę traktował tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację i dozbrojenie armii, i udogodnienia wojskowe podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. Aha. No to proszę Państwa, niestety tych korzyści nie uzyskujemy przez to, że rząd jest zmuszony do rywalizowania ze starymi kiejkutami o względy naszego sojusznika i zawsze w tej rywalizacji stare kiejkuty rząd przelicytują. Wreszcie, proszę Państwa, nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła sygnały, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła sygnały, że wolałby przebudowaną Europę. W jakim kształcie, to tak jak mówiłem, żeby powróciła do formuły Konfederacji. Moim zdaniem to jest dobry moment do podjęcia starań, tym bardziej, że zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie, do podjęcia starań do powrotu do koncepcji heksagonale, ale uzupełnionej i poprawionej. Przypomnę, heksagonale w 1989 roku cztery państwa środkowoeuropejskie podpisały w Budapeszcie porozumienie o współpracy politycznej, zwane początkowo od czworga sygnatariuszy kwadragonale. Do tego porozumienia dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty. Chodziło o stworzenie w Europie Środkowej systemu reasekuracji niepodległości. Ale Niemcy wysadziły heksagonale w powietrze, poczynając od 90 roku, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, zaczęły wysadzać heksagonale w powietrze i dokonały tego, ekscytując wojnę domową w Jugosławii. I od tej pory Niemcy wypełniały próżnię polityczną w środkowej Europie, rozszerzając na wschód Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem. I teraz jest szansa powrotu do heksagonale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli nie na czele, to przynajmniej jako protektorem. Czyli koncepcja międzymorza. Ale w granicach linii Ribbentrop-Mołotow, dlatego że jest prawie pewne, iż Stany Zjednoczone pod nowym kierownictwem nie poprą pomysłu międzymorza, czyli heksagonale uzupełnionego i poprawionego, tak, że zmusi ich to do wojny z Rosją. Tego nie poprą. Na takie ryzyko nie pójdą, natomiast na inne mogą pójść. Gdyby się to udało, gdyby jeszcze to heksagonale zostało wzmocnione, to znaczy od republik bałtyckich poprzez państwa środkowej Europy, takie jak Polska,
Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Słowenia, to mamy taki wał, który zabezpiecza Europę przed różnymi niespodziankami od strony wschodniej, a jednocześnie jest dobrą przeciwwagą dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. No i albo się uda to wykorzystać, te szanse, bo to tylko szansa, albo się nie uda. I tym takim, nie wiem, czy optymistycznym, czy nie, spostrzeżeniem kończę. Dziękuję, przepraszam, że tu przeciągnąłem trochę czas. Dziękuję, że mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i jeszcze zostało nam trochę czasu na dyskusję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić Państwa do zakupu książek pana Stanisława. Tam przed wejściem można kupić Dobrą Zmianę, można kupić Harenwolk, tak. No, kilka pozycji pan Stanisław ma. Oprócz tego są też książki inne, takie jak Wojna o pieniądz Hunsingbinga. Także teraz zapraszamy do zadawania pytań i jest niespodzianka. To się Państwo przekonacie, ci, którzy zadają pytania. Słuchamy. Dobry wieczór. Ja mam do Pana takie pytanie, bo wykład był znakomity. Jeszcze został jeden gracz, o którym ciągle nie mówimy, właściwie dwóch. Chiny i Indie. Mnie to interesuje. I kwestia Ukrainy. Ponieważ wskazuje wszystko na to, że Poroszenko chce na zakończenie swoich wpływów doprowadzić do przejęcia Ługańska, Doniecka, czyli tych, powiedzmy, zbuntowanych regionów, gdzie przynajmniej 65% popiera tę sytuację, czyli niezależność od tej grupy, która rządzi w Kijowie. To jest moje pytanie. Dziękuję. No, Chiny niewątpliwie są zainteresowane i gospodarczą, i polityczną współpracą z Europą, czemu ma służyć szlak jedwabny. Szlak jedwabny jest przedsięwzięciem nie tylko gospodarczym, ale również strategicznym. Chodzi o to, że gospodarka chińska, która jest największą gospodarką w tej chwili na świecie, 80% swoich obrotów z zagranicą dokonuje drogą morską, a Chiny na morzu są bardzo słabe i się obawiają całkiem słusznie, że te szlaki morskie mogą w każdej chwili zostać zablokowane przez potężną marynarkę Stanów Zjednoczonych. I żeby taką ewentualność jakoś zmniejszyć, groźbę takiej ewentualności, chciałyby przebić sobie lądowe połączenia przynajmniej z jednym partnerem gospodarczym, mianowicie z Europą, lądowe połączenia, i to jest właśnie szlak jedwabny. No i będą podejmowały rozmaite starania w tym kierunku, do których chciałyby również wciągnąć Polskę. Oczywiście, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to nie muszą być zachwycone Stany Zjednoczone z tym, no ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy państwo postępuje elastycznie, to znaczy realizuje swoje interesy państwowe, nawet jeżeli niezupełnie one się zgadzają z interesami państwowymi innego tam partnera. To jest trudne, to wymaga posiadania suwerenności państwowej, żeby taką elastyczność zachować, ale no, bywa możliwe i jest wiele państw, które w ten sposób postępują. Co do Indii, no to Indie nie na razie są takim cesarstwem wschodzącym, więc bardzo trudno jest mi tutaj polityczną ich rolę w Europie jakoś zdefiniować. Co do Ukrainy, no ja myślę, że
prezydent Poroszenko nie tyle chce odzyskać te zbuntowane prowincje, bo to zdaje się jest mało prawdopodobne, tylko chce podtrzymać po zachodniej stronie tę linię polityczną utrzymania sankcji wobec Rosji. To jest jego cel, bo to odzyskanie Krymu czy odzyskanie tych zbuntowanych prowincji jest bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym taki cel widzę. No i Polska oczywiście, rząd w Warszawie uprawia postępowanie, bo tego nie można nazwać nawet polityką, polegające na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co robią władze w Kijowie. Nawet nie wiedząc o tym, co te władze zrobią. Dlatego mówię, że tego postępowania nie można nawet nazwać polityką. W rezultacie często polskie władze bywają przez władze w Kijowie nieprzyjemnie zaskakiwane. No, dobrze by było, gdyby większą elastyczność w tej sprawie władze polskie zastosowały. No, bo najkrócej i w dużym uproszczeniu polski interes na Ukrainie można zdefiniować w ten sposób, że Polska owszem jest zainteresowana tym, żeby istniała Ukraina, najlepiej skonfliktowana z Rosją, ale nie mocarstwowa, tylko taka, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od rana musi na nowo zabiegać. I to jest moim zdaniem polski interes na Ukrainie. I natomiast no, takie postępowanie, które uprawiają władze w Warszawie, zresztą nie tylko te, ale i poprzednie, niestety temu nie sprzyja. I najlepszą ilustracją tego, do czego to może prowadzić, to była kompromitacja, której doświadczył pan prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty w Kijowie, kiedy tego samego dnia, kiedy on tam był, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę gloryfikującą ukraińską powstańczą armię. Więc to pokazuje nie tylko kompromitację pana prezydenta Komorowskiego, ale również pokazuje, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo. Bo gdyby funkcjonował prawidłowo, no to albo nie doszłoby do tej wizyty, albo Rada Najwyższa musiałaby zmienić plan swoich prac ustawodawczych. Nie można dopuszczać, żeby takie rzeczy się, takie koincydencje się zdarzały. To tyle. Jeśli chodzi o, bo to nie wiem, czy, no to chyba tyle na pańskie pytanie. Proszę bardzo. Poprzednio poseł Wilk był przy stole i po prostu naświetlił nam sprawę planu Morawieckiego. Ja to czytałem jako otwarcie frontu z wolnością gospodarczą. Skoro PiS z tymi pożytecznymi sankcjami walczy, jak to pan powiedział, po co otwiera drugi front i do czego to może doprowadzić? Dziękuję. Wie pan, no ja uważam, że pan Morawiecki nie tworzy żadnego planu. Moim zdaniem to jest tylko takie zadęcie propagandowe, bo na razie ten plan funkcjonuje tylko w jednej postaci, w postaci repolonizacji, to znaczy renacjonalizacji gospodarki. I dokonuje się to za pożyczone pieniądze, bo przecież narodowy potencjał gospodarczy nie został wcale odblokowany. Dokonuje się to za pożyczone pieniądze. Jedynym efektem będzie dalsze wtłaczanie obywateli polskich w niewolniczą zależność od lichwiarskiej międzynarodówki. Więc to no ten... Ten medal ma taką drugą stronę i o tej drugiej stronie medalu się nie mówi. Natomiast poza tym to żaden plan Morawieckiego nie istnieje, bo to, co tutaj już pan poseł Wilk mówił, to uszczelnianie systemu podatkowego, po prostu to jest takie kanciarstwo i tyle. Rząd, oskarżając jednych kanciarzy o kanciarstwa, sam zaczyna iść w ich ślady. To niedobrze, dlatego że jeżeli rząd chce, żeby
obywatele postępowali przyzwoicie, no to sam też musi jakieś minimum przyzwoitości wykazać. Natomiast jeżeli nie wykazuje, no to, to nie może liczyć na to, żeby, że obywatele będą przyzwoicie się zachowywali. Obywatele po prostu będą obmyślali w tej sytuacji coraz to nowe i coraz bardziej wyrafinowane sposoby, żeby się uchronić przed zachłannością państwa. Tym bardziej, że państwo staje się coraz mniej dla obywateli użyteczne. Ja to doświadczyłem niedawno na własnej skórze. To może taki zabawny przykład, ale jednak. Jak złodzieje ukradli mi samochód. No i zgłosiłem oczywiście na policję, bo zostałem przesłuchany jako główny podejrzany. Jasne, tam pani policjantka pyta mnie, czego się pan śmieje. Ja mówię, no pani się śmieje, to ja też, no, żeby jakoś się dostroić. No i po dwóch tygodniach dostałem pismo z prokuratury, że umarzają dochodzenie. Bo złodzieje się nie zgłosili, więc oni umarzają dochodzenie. Więc ja mógłbym się sam obsłużyć w ten sposób. I to by było znacznie taniej kosztowało. Znacznie taniej by to kosztowało, więc państwo staje się dla obywateli coraz mniej użyteczne. W związku z tym no, mnie na przykład szkoda każdej złotówki już w tej chwili, jaką w podatkach płacę, bo to naprawdę zaczynam żałować tego. A cóż dopiero ludzie, którzy płacą znacznie więcej niż ja, bo ja to tam dużo nie płacę, a oni znacznie więcej. To tym bardziej wyobrażam sobie, jak im musi serce krwawić. Proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałem zapytać, bardziej prosić pana rektora o komentarz w sprawie dzisiejszych wydarzeń, czyli wizyty pani Angeli Merkel w Polsce, a bardziej jej spotkania bezpośrednio z, jeżeli dobrze pamiętam, z panem prezydentem, to nie ma się co dziwić, z panią premier Beatą Szydło oraz z panem Jarosławem Kaczyńskim oraz, tak pytanie z ciekawości, co pan rektor sądzi o możliwości zmiany w Polsce w przypadku potencjalnego kryzysu gospodarczego, gdy coś się załamało, a w kontekście, czy mamy szansę na szybką zmianę, czy wzorem pana Grzegorza Brauna moje pokolenie musi się pogodzić na taką pracę organiczną długotrwałą. Wie pan, ja nie potrafię przewidywać przyszłości, więc nie wiem, co się zdarzy. Wydaje mi się, że liczenie na to, że nastąpią jakieś zmiany polityczne w następstwie katastrofy gospodarczej w Polsce jest trochę naiwne, dlatego że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Taka sytuacja miała miejsce w roku 1980, kiedy rzeczywiście gospodarka w Polsce doznała gwałtownego załamania. No, to było jasne. Dla każdego, kto umiał liczyć, to i to nie jakiejś wyższej matematyki, nie wymagało znajomości wyższej matematyki, jeżeli według komunikatów ówczesnych, rządowych, w latach 70. wzrost gospodarczy nie przekraczał 4% rocznie, a długi były zaciągane na 20 i więcej procent, no to nie trzeba było być specjalnie przewidującym, żeby się domyślić, czym to się musi skończyć. I rzeczywiście, kiedy w 86 roku trzeba było rozpocząć spłacanie długu, czar prysnął w jednej chwili. W czerwcu już się bunty podniosły i tak dalej. Tylko że wtedy była inna sytuacja. Wtedy Zachód był zainteresowany wywołaniem przewrotu politycznego w Polsce. Bo te trudności gospodarcze zostały wykorzystane. A teraz nie jest. A teraz nie jest. W związku z tym, nawet jeżeli faktycznie wystąpiłyby objawy kryzysowe, to one będą, że tak powiem, klajstrowane i ten kryzys będzie rozciągany w czasie na tak długo, jak długo się da. W związku z tym
na spektakularne polityczne załamanie, które byłoby skutkiem, następstwem kryzysu gospodarczego, ja bym nie liczył. Nie ma po prostu warunków międzynarodowych, politycznych. Co do, bo nie wiem, oprócz tego kryzysu, czy gwałtowne, czy no to już samo z tego wynika, że nie ma co się nastawiać na, zwłaszcza gdyby, to już mówiłem, były utrzymane procedury demokratyczne. Co do rozmowy, wizyty pani naszej Złotej i rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, no to mówiłem na samym początku, to tylko świadczy o tym, że Niemcy postanowiły do następnego razu ustalić jakiś modus vivendi z Jarosławem Kaczyńskim. Ustalić jakiś modus vivendi. No czy, że tak powiem, będą go wysadzali w powietrze cały czas, czy też na pewien czas będzie pierdyszka. I wygląda na to, że dopóki się nie wyjaśni stanowisko amerykańskie, to na razie mamy okres pierdyszki. Jak długo on potrwa, to tego nie wiem, ale na razie ta wizyta świadczy o tym, że rozpoczął się okres pierdyszki w stosunkach niemiecko-kaczyńskich. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Panie redaktorze, może zejdźmy na chwilkę z tej górnolotnej polityki. Chciałem zapytać, jakie jest pana zdanie na temat nurtujących część społeczeństwa w moim wieku, tak mi się wydaje. Pytanie dotyczy pana opinii, przemyśleń na temat reformy edukacji. Nigdzie tego nie ma. Ciężko może znaleźć wypowiedzi w internecie na ten temat. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak prawica pana osobie też. No to tylko w mojej osobie, bo ja nikogo nie reprezentuję poza sobą samym. Otóż ja uważam, że głęboka reforma edukacji w Polsce by się przydała, polegająca na tym, że zostałoby zlikwidowane Ministerstwo Edukacji, dlatego że państwowy monopol edukacyjny jest szkodliwy. Państwowy monopol edukacyjny jest szkodliwy. Narzucając jednolity program edukacyjny, realizuje cele ideologiczne, zupełnie o tym nikogo nie informując. Wmontowuje się, że tak powiem, w strategię rewolucji komunistycznej, która jest prowadzona w całej Europie. A reforma powinna polegać na pluralizmie programów edukacyjnych. Jeśli ktoś na przykład chciałby swoje dzieci nauczać genderactwa, no to niech je naucza, tyle tylko, że ciekaw jestem, jakie umiejętności nabędą i czy ktoś będzie chciał za te umiejętności im dobrowolnie zapłacić. To jest, no tak, trzeba na to pytanie jakoś z góry odpowiedzieć. A jeżeli ktoś będzie chciał nauczać swoje dzieci jakichś pożytecznych umiejętności, to żeby też miał taką możliwość, ale żeby to była swobodna decyzja ludzi, zgodnie zresztą z konstytucyjnym zapisem, że rodzicom przyznaje się prawo wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich zapatrywaniami. Z ich zapatrywaniami, a nie z zapatrywaniami każdorazowego ministra edukacji. To by była dopiero realizacja tego konstytucyjnego uprawnienia. Natomiast jeśli chodzi o ocenę tej reformy, to uważam, że ona jest dobra. Mimo wszystko jest dobra, dlatego że no, usuwa największy idiotyzm z tej reformy poprzedniej, mianowicie gimnazja i licea jako właściwie nie wiadomo po co, bo przy edukacji młodego człowieka to nie jest tak, że tak ostatnie 3 lata edukacji to są po prostu 3 kolejne lata edukacji. Nie, to jest uwieńczenie, normalnie to jest uwieńczenie całego procesu edukacyjnego, kiedy to właściwie cały finał jest. Tymczasem licea cały ten finał marnowały.
cały ten finał marnowały. To po pierwsze. Po drugie, że młody człowiek, 14-latek czy 15-latek, był zmuszony podejmować decyzję determinującą całe jego życie. No czego się będzie uczył, jaką specjalizację odbierze. Potem już mógł tylko wybrać, mógł się poruszać tylko w tym kanale, który wybrał, będąc kompletnie niezdolnym do dokonania takiego wyboru. Wreszcie trzeci mankament to jest cel edukacji. O ile poprzednio, nawet za komuny, tam były ideologiczne cele jak najbardziej, ale zasadniczym celem edukacji było wyposażenie ucznia w pewien zasób wiedzy i nauczenie go umiejętności korzystania z tego zasobu, w który został wyposażony, to na skutek reformy ministra Handkego celem edukacji stało się nauczenie ucznia prawidłowego rozwiązywania testów. To i szympansa można tak wytresować. Tyle tylko, że skutki tego są opłakane. Ja się zetknąłem z tym. Kiedyś zostałem poproszony o przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z 250 kandydatami na politologię. No i żeby się nie katować samemu i żeby tych ludzi tam nie mordować specjalnie, a głównie przez lenistwo własne, licząc na to, że oni sobie nie powiedzą, o co ja ich pytam. I tak się okazało, to wyścig szczurów już są nauczeni. Nic od tego nie zależało, ale nie powiedzieli sobie. Każdemu zadawałem te same trzy pytania. Pierwsze pytanie było takie, proszę wymienić państwa europejskie, w których są królowie. No to jakoś żeśmy tam dochodzili, gdzie są królowie. Chodziło o to, żeby się zorientować, czy ten kandydat w ogóle się interesuje takimi sprawami. No drugie pytanie było trochę takie bardziej skomplikowane. Jak się nazywa ustrój polityczny państwa, w którym jest król i ustrój polityczny państwa, w którym nie ma króla? No to tam, gdzie jest król, to tam, że monarchiczny, a tam, gdzie nie ma króla, to przeważnie, że demokracja. No mówię, to nie ma takiego ustroju. No to dochodziliśmy tam przy pytaniach takich naprowadzających, jak, czy w Polsce jest król? No nie ma. A jaka jest oficjalna nazwa państwa polskiego? Rzeczpospolita Polska. No to niektórzy już chwytali, inni jeszcze nie, to tym innym jeszcze pytanie naprowadzające następne dawałem. A czy we Francji jest król? No nie ma. A jaka jest oficjalna nazwa państwa francuskiego? Republika Francuska. No to jaki ustrój polityczny? Republikański, dobrze. Na trzecie pytanie odpowiedział tylko jeden kandydat. Na 250, tylko jeden. A pytanie było takie. Proszę wymienić chociaż jedną zaletę ustroju monarchicznego i chociaż jedną zaletę ustroju republikańskiego. I w każdym przypadku widziałem, bo to się malowało na twarzy kandydata, gorączkowe poszukiwanie w pamięci, jak brzmi poprawna odpowiedź. Więc ja widząc ten wyraz twarzy mówię, nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem ciekaw, co pan czy pani myśli. Jeśli na przykład pan myśli, że ustrój monarchiczny nie ma żadnej zalety, to niech mi pan to powie. Tylko proszę to uzasadnić. Nic. Nie było formuły, to nie wiemy, co myślimy. Po prostu. To jest jak w soczewce się skupiają wszystkie wady tego mechanizmu. I jeżeli cel nauczania miałby zostać przy okazji zmienionym, w co niestety nie bardzo wierzę, bo pani, ta minister się wychlapała trochę z obfitości serca, usta mówi, my tu musimy w całym kraju przeprowadzić taką tą konsekwentnie tę reformę, żeby nam żaden uczeń nie wypadł z systemu. O to chodzi. Proszę bardzo. Słyszałem ostatnio wypowiedzi różnych przedstawicieli służb specjalnych polskich, którzy wspominali o tym w swoich wypowiedziach, że grożą nam rozwiązania siłowe w Polsce i to może nastąpić w niedługim czasie. Mogą paść jakieś strzały, inne rzeczy. Jak pan to przewiduje? Bo z pańskiej wypowiedzi wynikało tak, że
ta sytuacja polityczna, która się ukształtowała w tej chwili w Polsce, czyli dobra zmiana, może trwać jeszcze dłuższy czas. Jeżeli nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to zmienić, a może taki, no już niedawno była taka próba przesilenia politycznego. Moim zdaniem, wbrew temu, co tam Kukuniek twierdził, że grozi nam wojna domowa, to wojna domowa nam nie grozi z prostego powodu. Żeby była wojna... No, dobrze, może troszkę doprecyzujemy. Mamy trzy przypadki w Polsce. Prezydent miał wypadek samochodowy, premier miała stłuczkę i minister obrony narodowej również wypadek. Gdyby w tej chwili któryś z tych wypadków był skuteczny? Proszę pana, no to... Bardzo trudna sytuacja, wybory na przykład trzeba by przeprowadzić. Nie no, dlaczego? Jakie? Proszę pana... Kończy się moment dobrej władzy. Gdyby... Nie no, myślę, że pozycja... Myślę, że ciężar gatunkowy pani Szydło nie jest tak duży, żeby nie można było jej zastąpić kimkolwiek, więc to... No prezydenta rzeczywiście trzeba było przeprowadzić wybory. No to musi ostrożniej trochę się poruszać po kraju. Tyle bym mu doradził jako doradca doskonały. Natomiast jeśli pan pozwoli, to dokończę myśl. Moim zdaniem nie grozi nam wojna nowa, bo do wojny domowej potrzebne są przynajmniej dwie strony wojujące. A u nas takich dwóch stron nie ma. Drugiej strony nie ma. Jest tylko jedna. Naród polski jest najbardziej rozbrojony w Europie. No to nie ma, z czym będzie bez prochu by strzelał? Nie ma. Może być tylko coś w rodzaju stanu wojennego. Dlatego mówiłem, że najważniejsza w sytuacji międzynarodowego wsparcia dla jakiegoś przewrotu politycznego to jest stanowisko naszej niezwyciężonej armii. Komu ona zapewni osłonę siłową? Bo polityczną to Niemcy zapewnią na terenie europejskim, to jasne. Natomiast komu niezwyciężona armia zapewni osłonę siłową? No i to by przybrało postać jakiegoś stanu wojennego. Znaczy to tam wszystkich takich podejrzanych to aresztują, tam wsadzą do tego. Najbardziej takich tam powiedzmy pyskatych to nie wiem, skrócą o głowę tam. No zawsze trochę tam krwi musi się upuścić. A potem wszystko wróci do normy. Część ucieknie za granicę. Także znowu ten najaktywniejszy. Zresztą 3 miliony wyjechało, to młodych ludzi, więc właściwie kto tu miałby wojować? Emeryci? Proszę bardzo. Chciałabym prosić pana o opinię na temat innej reformy. Chodzi mi o Krajową Administrację Skarbową, czyli połączenie służby celnej z administracją skarbową, urzędami kontroli skarbowej. Czy mógłby pan się wypowiedzieć? Wie pani, no przypuszczam, że chodzi o to, że jak powiem tak, dotychczasowe doświadczenie mi podpowiada, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi w takich reformach, to chodzi o to, żeby pod pretekstem reformy dokonać kuracji przeczyszczającej kadrowo te służby. Ponieważ normalnie tam gwarancje prawne jakieś są, tam ciągłości i tak dalej, to takiej rzeczy dokonać nie można. To podobnie z reformą ochrony zdrowia. Teraz rząd tam zamierza zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia i wprowadzić te wojewódzkie, te. To już po raz trzeci. Przypominam, że pierwsza reforma ochrony zdrowia to była 1997 rok, kiedy wprowadzono kasy chorych. 16 terytorialnych i jedną mundurową. I gwarancje prawne dla personelu były takie, że nawet zmiana rządu nie wpływała na ich stabilność kadrową. Więc kiedy... I to zostały obsadzone te kasy chorych przez charyzmatycznego premiera Buzka tak jak trzeba, prawda? Ale kiedy w 2001 roku SLD wygrał wybory, no to premier Miller się zorientował, że nie może tam w ogóle żadnej polityki kadrowej. Nie miał innego wyjścia, tylko zlikwidować kasy chorych i wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia z 16 delegaturami terenowymi. Ale to była reorganizacja bardzo poważna, więc można było dokonać wymiany kadrowej,
No i teraz znowu mamy dokładnie taką samą sytuację. Nie można dokonać wymiany bez zasadniczej reorganizacji. W związku z tym trzeba tę reorganizację przeprowadzić, a cały czas reformie towarzyszy takie to sentymentalne opowieści, że to jest wszystko dla nas, żeby nam nieba przychylić. I celem reformy z 1997 roku, a podobnie jak i wszystkich pozostałych, jest to, żeby pieniądze szły za pacjentem. No i idą podobno, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale w ogóle wszelki, został już dawno zerwany. I przypuszczam, że w tym przypadku o to samo chodzi. A potem no ktoś inny chciałby się przysłużyć Rzeczypospolitej. Prawda? A jak tu mu nie pozwolić, żeby się mógł przysłużyć Rzeczypospolitej? Przecież nikt, aż ludzie aż przebierają nogami, żeby służyć bliźniemu swemu, prawda? A Rzeczypospolitej to ho, ho. Tym bardziej, że jak ujawniła w podsłuchanej rozmowie pani Elżbieta Bieńkowska w tej rozmowie z panem Wojtunikiem z CBA, tylko idiota służy za 6 000 zł, prawda? To jak już ktoś zacznie służyć, to może liczyć na dobre wynagrodzenie. I słusznie, bo cóż wynagradzać sowicie w tych zepsutych czasach, jeśli nie tych, którzy chcą służyć, prawda? Ja pozwolę zadać pytanie, że Polska jest pod wpływem stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Czy wyjaśniłby pan jakąś teorią, jakim wpływem jest Bruksela? W sensie chodzi mi o ten byt w nazwie Unia Europejska. Czy może jest to zbyt wielki, ogromny aparat polityczny, żeby był pod jakimkolwiek wpływem? No wie pan, ktoś ten aparat kreuje. Nie można zapominać, że wie pan, mimo że tam tym takim nieformalnym hymnem Unii Europejskiej to jest ten Łoda do Radości, tam śpiewamy, że wszyscy ludzie będą braćmi, ale to dopiero będą. Na razie nie są. Na razie narody nie zniknęły i interesy narodowe nie zniknęły. I to jest jeden czynnik, który tam ich kształtuje. Wie pan Schulz, który jest socjalistą i kandydatem na naszego brata, w przyszłości oczywiście, zachowywał się całkowicie zgodnie z niemieckim interesem państwowym, jak był tam przewodniczącym tego Parlamentu Europejskiego. Drugim czynnikiem takim to jest wpływ ideologiczny i takim to jest Żydokomuna. To jest Żydokomuna, która istnieje i jest główną siłą napędową rewolucji komunistycznej we współczesnym świecie. Znaczy akurat zachodnim, bo to w Ameryce i w Europie. Jeżeli, ale proszę usiąść łaskawie, bo to wystarczy, że ja stoję. Jeżeli wydaje nam się, że żadnej rewolucji komunistycznej nie ma, a wielu ludziom się tak wydaje, to tylko dlatego, że ta rewolucja dokonuje się według innej strategii niż ta, którą my znamy i którą kojarzymy sobie z komuną, mianowicie strategii, nie według, my sobie kojarzymy strategię bolszewicką, którą znamy, która się składała z trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Ona przyniosła przerażające rezultaty, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym dokonano zmiany strategii i obecnie rewolucja komunistyczna jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli sfera kultury szeroko pojmowanej. W związku z tym na pierwszy plan w tej strategii wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady właśnie państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego.
narzędzia terroru są stworzone, ale nie są używane w skali masowej, między innymi dlatego, że duraczenie przynosi znakomite rezultaty. Ludzie poddani tej piekielnej triadzie głupieją w skali masowej. Myślą, że to tylko naprawdę. No i nie trzeba ich wcale terroryzować, bo tu oni, no teraz jak tam kicają na komendę w obronie demokracji, to po co ich terroryzować? To przecież to wystarczy tylko im. Mało tego, doszło do zmiany głównego, znaczy dochodzi do zmiany głównej siły napędowej rewolucji. Kiedyś to był, o, się mówiło, proletariat, czyli pracownicy najemni. Tradycyjny proletariat, ale to był sojusznik rewolucjonistów taki nieszczery. Bo o czym marzył proletariusz? Żeby jak najszybciej przestać być proletariuszem, się dorobić. I taki proletariusz, który się dorobił, stawał się największym wrogiem rewolucji. Zwróćcie Państwo uwagę, że ci rewolucjoniści nikogo tak nie nienawidzili, nawet plutokratów tak nie nienawidzili, jak drobnomieszczan, czyli proletariuszy wzbogaconych. Bo taki proletariusz wzbogacony zaczynał rewolucjonistów nienawidzić z całego serca z obawy, że zechcą mu odebrać to, czego się dorobił. Nie bezpodstawnie tak myślał, bo rzeczywiście oni tak chcieli. W związku z tym i pracownicy najemni, czyli proletariat tradycyjny, wzgardził rewolucją i rewolucjonistami. A rewolucjonista bez proletariatu nie może istnieć. No kogo będzie wyzwalał, prawda? I argusowe oko rewolucjonistów spoczęło na kobietach. Kobiety się świetnie nadają na proletariat zastępczy, bo kobieta, no z małymi wyjątkami, powiedzmy tam stary komuch Bęgowski, który się tam przeistoczył w Annę Grodzką i tak dalej, ale to są wyjątki. Zasadniczo kobieta, wszystko jedno, czy biedna, czy bogata, kobietą być nie przestanie. Więc wystarczy tylko ją oduraczyć. W jaki sposób? Ano wmówić jej, że jest nieszczęśliwa, a która kobieta nie jest nieszczęśliwa, bo jest oprymowana przez męskie, szowinistyczne świnie. I dopóki jej nie wyzwolą z tej opresji rewolucjoniści, no to będzie nieszczęśliwa. A kto nie chciałby być szczęśliwy? Prawda? No i mamy całe tam tabuny tutaj kobiet, które są w awangardzie rewolucji. Jako proletariat zastępczy. No myślę, że tam ci rewolucjoniści nieźle sobie używają, ale to no, każdy z czegoś tam musi używać sobie. Także to są te czynniki, które wpływają na kształt, na sposób postępowania tych właśnie dygnitarzy. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, oni wszyscy świecą światłem odbitym, bo wie pan o ich, że tak powiem, ciężarze gatunkowym, to świadczy jedna rzecz. Otóż gdyby Niemcy na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego w tej chwili, tylko tak mówię, zapomnieli zapłacić składkę do Brukseli, to co by się stało z tymi wszystkimi dygnitarzami? Ano, w jednej chwili musieliby wszyscy wrócić do domu z prostego powodu, bo nie mieliby czym zapłacić za hotel i restaurację. I tak by się to dygnitarstwo skończyło w jednej chwili. Oni świecą światłem odbitym. To są tylko wydmuszki. No, pan Tusk, daleko nie szukając, on ma tytuł prezydenta Europy, ale tak naprawdę to ma dwie ważne kompetencje. Może otwierać i zamykać posiedzenia Rady Europejskiej. To jest wielki dygnitarz. Pieniądze są prawdziwe, bo on ma uposażenie siedmiokrotnie większe od uposażenia, jakie miał jako premier. To rzeczywiście jest o co walczyć i to już jak raz się załapie na to stanowisko, to już jest aż do śmierci. No to kto by zrezygnował z takich alimentów, prawda? Ale to jest to tylko pieniądze są prawdziwe, natomiast reszta to nie. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Ja chciałem się też o takie dwie rzeczy.
Wiesz, a to jest jak tworzenie projektu między morze, czy też nowe jednolotnie, jak to pan Marian Kowalski nazywa, albo Unii Środkowoeuropejskiej miałoby przeszkadzać w interesach amerykańskich i prowadzić do konfliktu z Rosją. Drugie pytanie jest takie, że za trochę ponad miesiąc są wybory w Holandii i tam coraz większe siły zbiera stronnictwo, które jest jest przeciwko islamowi, antyislamskie i antymuzułmańskie. I też deklaruje, że chce zrobić wyjście z Unii Europejskiej. I to myślę, że to może mieć kolejne wpływy na tym, że we Francji będą też wybory i to może się też na to przełożyć. Jak pan sądzi o tym? Proszę pana, no to, że jakaś polityka może sprowadzić ryzyko konfliktu z Rosją, to nie powinno to nikogo specjalnie odstraszać, takie ryzyko. Polityki bez żadnego ryzyka prowadzić się nie da. Jak ktoś chce uniknąć ryzyka, to nie powinien wychodzić z domu. No bo iluż nieszczęść można było uniknąć, jakby ludzie nie wychodzili z domu. Natomiast w domu też, ale lepiej nie wychodzić z domu. Natomiast takie ryzyko powinno być tylko skalkulowane. Skalkulowane i tyle. Bo gdybyśmy się mieli kierować tym, że no, Rosji to się nie spodoba, prawda? To nie róbmy tego, bo Rosji się to nie spodoba. Putin będzie niezadowolony. Nie można zasmucać Włodzimierza Putina. No to znaczy, że już nie prowadzimy żadnej polityki, tylko za nas prowadzi ją Włodzimierz Putin. A my tylko wisimy na telefonie: Wasze Wieliczeństwo, czy możemy tutaj zrobić krok lewą nogą, czy prawą? Co Wasze Wieliczeństwo na ten temat sądzi? Czy nie ma nic przeciwko temu? To nie jest żadna polityka. To nie jest żadna polityka, więc jak ktoś w ten sposób myśli, to powinien zacząć myśleć w inny sposób, chyba że nie chce być politykiem polskim, tylko jakimś innym. No to wtedy oczywiście może być jakimś Volksdeutschem czy tam kim, no to wtedy tak. Natomiast co do tego, w jakim kraju pan mówił te wybory? W Holandii. Wie pan, no... To, że społeczeństwa europejskie są zaniepokojone sytuacją, tą wędrówką ludów, jakiej doświadczają, to jest oczywista oczywistość i prędzej czy później reakcja się na to pojawi. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że w momencie apogeum tego kryzysu migracyjnego Unia Europejska udowodniła całkowitą swoją niefunkcjonalność. Przecież państwa członkowskie musiały sobie radzić każde na własną rękę. Unia Europejska, ci wszyscy dygnitarze okazali się kompletnie nieużyteczni. No pani Frederica Mogherini, która włoska komunistka, co zrobiła? Rozbeczała się. No rozbeczała się. No dużo nam to pomoże. Prawda? I to nie dlatego, żeby nie było narzędzi do opanowania sytuacji, bo narzędzia do opanowania sytuacji były. Karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni przecież. Każdego. Tyle tylko, że nikt nie miał odwagi użyć tego narzędzia. No mało tego, jeszcze to teraz taka histeria zapanowała, to fakt prasowy oczywiście, z tymi dziećmi z Aleppo, tam co prezydent Karnowski z Sopotu. Nie wiem dlaczego on się pytał rządu o pozwolenie, żeby te dzieci do Sopotu zaprosić, jak chciał, nawet do swojego domu mógłby je zaprosić. On, tam widziałem, że Nergal ma taki duży dom w Sopocie, to tam mógłby też je zaprosić.
A jakoś nie, tylko do rządu o pozwolenie się pytał. Mało tego, zmobilizowane zostały wszystkie pudła rezonansowe, między innymi dwóch przewielebnych księży. Mam ksiądz Kazimierz Sowa. Nie wiem, gdzie ksiądz Kazimierz Sowa mieszka, ale jak jest taki wrażliwy, to powinien przynajmniej jedno dziecko zaprosić do siebie. Najlepiej chłopczyka. Jakiegoś takiego pulchnego. No to nie dlatego, żebym jakieś intencje mu przypisywał, uchowaj Boże, gdzieś bym śmiał, ale no lepiej chłopczyka niż dziewczynkę, prawda? Przecież no innej płci nie może zaprosić, żeby nawet chciał. Więc, a jakoś nie słychać, żeby, tylko liczy na to, że kto inny to zrobi. No to kto ma zrobić? Jeden na drugiego się ogląda, prawda? Ja uważam to w tej sprawie, że niedobrze, że państwa się zajmują takimi rzeczami, znaczy rządy. Jeżeli ktoś chce zaprosić do siebie gości, to żaden rząd nie powinien mieć prawa mu tego zabronić. Ale to powinny być decyzje poważne. Więc jeżeli ktoś chce zaprosić do siebie uchodźców, dajmy na to syryjskich, to proszę bardzo, tylko musi złożyć notarialne zobowiązanie, że będzie tych swoich gości na własny koszt kwaterował, utrzymywał, żywił, leczył w chorobie, odziewał i tak dalej, bez możliwości jednostronnego wypowiedzenia tego zobowiązania, no i złożyć stosowne poręczenie majątkowe. Bo jeżeli nie, to wszystkie takie deklaracje to jest nic innego, tylko nawoływanie do kradzieży zuchwałej. Bo jeżeli ja na przykład zapraszam gości do siebie, a potem usiłuję wymusić, żeby cała wieś się składała na ich utrzymanie, to się nazywa kradzież zuchwała. I to, że tam różni cywile propagują kradzież zuchwałą, to już żeśmy się do tego przyzwyczaili, bo to nasi umówiani przywódcy w większości to robią. Ale to, że księża katolicy zaczynają kradzież zuchwałą oficjalnie pochwalać, to tego jeszcze nie było. Rzeczywiście to coś nowego jest. To coś nowego. Więc myślę, że taka reakcja polityczna, zresztą w Niemczech też się ujawniła, czy doprowadzi do wyprowadzenia Holandii z Unii Europejskiej? Myślę, że nie. Dlatego Niemcy proponują Europę dwóch prędkości. Co to znaczy Europa dwóch prędkości? Podział Europy na dwie części, na Festung Europa i peryferię. To jest stara, ulubiona niemiecka koncepcja, Festung Europa, twierdza Europa. I to jest Niemcy, Francja i kraje Beneluxu. Francja dlaczego? Dlatego, że ma broń jądrową. Niemcy mnóstwo forsy wpakowały w ramach wspólnej polityki rolnej, żeby gospodarka francuska nie zbankrutowała pod ciężarem budowy arsenału nuklearnego. Dlaczego? A dlatego, że mają nadzieję, że kiedyś położą palec na tym cynglu. Bo na razie, na skutek wojny przegranej przez Adolfa Hitlera, nie wolno im mieć broni jądrowej. Więc jeżeli teraz Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiada, Europa ma być mocarstwem jądrowym, to wyobrażam sobie, jak to brzmi w niemieckich uszach, jak chóry anielskie. Prawda? Szanowni Państwo, do końca ostatnie pytanie, proszę. Akcja uświadamiająca Europejczyków German Death Camps. Chciałem znać Państwa opinię na ten temat. Jaka? German Death Camps. Jest taki... Tak. No, wie Pan, to no dobrze, że coś takiego jest, ale to jest taka, wie Pan, to tak jakby ktoś tam próbował zawracać Wisłę kijem. Mówię, to jest taki heroiczny wysiłek, tyle tylko, że moim zdaniem mało skuteczny. Bo z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z dwiema politykami historycznymi, niemiecką i żydowską,
które są ściśle ze sobą skoordynowane, przynajmniej od 2000 roku, kiedy to nowy niemiecki kanclerz Gerhard Schröder w jednym ze swoich przemówień powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, co oznaczało, że Niemcy już nie będą żadnych suplik odszkodowawczych przyjmować. Widocznie kierownictwo niemieckie doszło do wniosku, że 100 miliardów marek plus okręty podwodne, które Niemcy przekazały Izraelowi i organizacjom żydowskim, no wystarczy. Zresztą rzeczywiście społeczność żydowska w Europie nie dysponowała nigdy majątkiem tego rzędu, także to było, że tak powiem, z naddatku. Ale wszystko jedno, dysponowała, nie dysponowała, co nas to obchodzi. Powiedział Niemiec, że już nie, to nie. Dla strony żydowskiej stwarzało to zupełnie nową sytuację, bo polityka historyczna strony żydowskiej jest nakierowana na efekt w postaci zapewnienia materialnej eksploatacji Holokaustu. No i dotychczas się to świetnie udawało, no ale tu Niemiec powiedział, że nie. Więc polityka historyczna żydowska musiała w tych warunkach zostać ściśle skoordynowana z polityką historyczną niemiecką. Na czym polega niemiecka? Na stopniowym zdejmowaniu z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę. W związku z tym koordynacja polityki żydowskiej z niemiecką musiała polegać na tym, że w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę, trzeba było tę odpowiedzialność przerzucać stopniowo na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i stąd mamy polskie obozy koncentracyjne, śmierci i tak dalej, i tak dalej. Filmy takie jak Nasze Matki, Nasi Ojcowie, to nie jest ostatnie słowo, to przejdziemy na żywo. I ten samochód z tym plakatem to jest takie zawracanie Wisły kijem. Tu mamy sztaby pierwszorzędnych fachowców dysponujący ogromnym budżetem na przekupywanie mediów. Przez co pan myśli, że co? Że media to za darmo publikują takie, narażając się na procesy? A już ci. Wydawca dostaje niezły szmalec. Słuchajcie, no tam, zróbcie tutaj tego. No to robi. No to robi, ma rezerwę na procesy, finansową rezerwę na procesy, właściwie bez ryzyka to robi. A bo jest tutaj do wyciągnięcia 60 parę miliardów dolarów, no to dlaczego nie? Kto by nie chciał się schylić po takie pieniądze? I jeszcze w dodatku pan doktor Szewar Weiss, który popiera te roszczenia wobec Polski. Wielokrotnie dawał temu publicznie wyraz. Dostaje od prezydenta Dudy order Orła Białego. No to, to na co jeszcze czekać? I tu ten samochód z tym Hitlerem takim stylizowanym. No to mówię, zawracanie Wisły kijem. No. Szanowni Państwo, ostatnie krótkie pytanie i poprosimy o krótką odpowiedź. Panie Stanisławie, czy przewiduje pan powrót do polityki? Tak, jak wszyscy się skompromitowali, będzie różnie. Szanowny panie, przecież ja nic innego nie robię, tylko komentuję wydarzenia polityczne i wydaje mi się, że jakby tu powiedzieć, no robię to nieźle. Czasami nawet mam wrażenie, że te moje komentarze są zdecydowanie lepsze od działalności różnych polityków. No to dlaczego miałbym się zamieniać teraz? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aha, tych z Państwa, którzy mają książki, to zapraszam tu do stołu, jeśli są zainteresowani uzyskaniem autografu. Proszę bardzo.